Ruszamy z pierwszą kategorią. Nowy biznes. I tu od razu pojawia się pierwsze pytanie, jak długo można istnieć na rynku, żeby być nowym? To ja wybieram odpowiedź A. Od 2 do 5 lat można zaznaczać od razu, nie trzeba nigdzie dzwonić ani kłopotać. Nie konsultujemy, publiczności to jest znakomitej. Dobra odpowiedź i pora, by poznać nominowanych w tej kategorii. Czy można sobie wyobrazić coś na kształt pracowniczego portalu społecznościowego? Oczywiście, że można, tyle tylko, że nie trzeba, bo pierwsi nominowani mają właśnie szereg rozwiązań, które pozwalają na to, by pracownicy byli dobrze poinformowani, znakomicie skoordynowani i też czuli się docenieni. Łukasz Skłodowski, Grzegorz Ciwoniuk, czyli Elastic Cloud Solutions, ułatwiają ludziom pracę. Zobaczmy jak. Elastic Cloud Solutions jest to usprawnienie komunikacji wewnętrznej, zaangażowanie pracowników, zarządzania wiedzą i też takim miejscem, cyfrowym miejscem pracy. Pracownik w momencie, kiedy jest zatrudniany, już może korzystać z aplikacji, dowiedzieć się, co go tak naprawdę czeka, a następnie jak wspieramy go na każdym etapie działalności firmy. Nie trzeba prowadzić kilkunastomiesięcznego projektu, który kosztuje miliony złotych. Mówimy, że można w kilka chwil sobie skonfigurować taką aplikację i mieć dostęp już do tych wszystkich narzędzi. Uruchomiliśmy naszą platformę, sądziliśmy, że ona jakby zacznie się sama sprzedawać. To niestety tak nie działa, więc musieliśmy zrewidować to i zacząć budować dział sprzedaży. Największym ryzykiem, jakie podjęliśmy, była zmiana modelu biznesowego z usługowego na produktowy, czyli inwestycja tak naprawdę i w rozwój, i w zespół cały, bardzo wyspecjalizowany. Nazywam się Grzegorz Ciwoniuk. Nazywam się Łukasz Skłodowski. Jesteśmy współwłaścicielami firmy Elastic Cloud Solutions. Jesteśmy przedsiębiorcami. Pora wręczyć pierwsze dyplomy. Proszę teraz pana Krzysztofa Pawińskiego, prezesa zarządu grupy Maspex i przedsiębiorcę roku 2011. Oczynienie tych honorów. Nie wszystko, co się w życiu liczy, można policzyć i na odwrót, ale na te dane na pewno warto spojrzeć, bo to konkretny wymiar sukcesu. 200 tysięcy użytkowników platformy WorkEye i ponad 58 krajów. Ich misja to Go Global, Respect Local, Respect. Po pierwsze, nie szkodzić, to podstawowa zasada w medycynie. A oni, mam wrażenie, dopisali do niej drugą, jakże kluczową, nie szkodzić i szkolić. Laparo, Mateusz Juszczak, Radosław Nowosielski, Mateusz Rulewicz. Poznajmy ten niezwykły biznes. Laparo jest to firma, która działa na rynku symulacji w medycynie. Zajmujemy się trenażerami do chirurgii małoinwazyjnej, dokładnie laparoskopii. Współpracowaliśmy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, więc pierwsze pomysły na trenażery już pojawiały się właśnie na tym etapie studenckim. Najpierw dobrze zrozumieliśmy potrzebę lekarza, zrozumieliśmy też, dlaczego laparoskopia jest to obecny trend, ale też i przyszłość w medycynie i wiedzieliśmy, że warto na to postawić. Zaczynaliśmy od totalnego zera, z białą kartką, to nie było łatwe. Nasze pierwsze kontakty w ogóle z lekarzami w Polsce sugerowały nam, iż będziemy mieli problem w ogóle, aby sprzedać te rozwiązania i tutaj, i za granicą. Pokazaliśmy naszą ofertę i nagle okazało się, że zainteresowanie jest całkiem spore. Polska firma, nieznana firma nikomu w branży symulacji medycznej, nagle stworzyła produkt, który okaże się powszechny. Nazywam się Mateusz Rulewicz. Nazywam się Radosław Nowosielski. Nazywam się Mateusz Juszczak. Jesteśmy współzałożycielami firmy Laparo. Jesteśmy przedsiębiorcami. Czas na dyplomy. Wręczy je Filip Granek, prezes XTPL, przedsiębiorca roku 2018. Oni sami o swoich wielkich osiągnięciach mówili bardzo skromnie, no to my ich pochwalmy. Sprzedali już ponad 1000 symulatorów, działają od 2015 roku, a są już obecni w ponad 80 krajach. A gdyby tak nie iść dziś do szkoły, gdyby odpuścić tą tylko jeszcze jedną lekcję, zostać pod kocem w domu z kubkiem herbaty. Można, drodzy Państwo, szukać wymówek, ale można szukać rozwiązań i oni wybrali tą drugą opcję. Tak, ty mówiłaś o problemie, przepraszam, o wyzwaniu, żeby nie powiedzieć challenge'u. No to oni oferują solution, rozwiązują ten problem i pozwalają się uczyć. Bardzo wygodnie i efektywnie. Tutlo, Tomasz Jabłoński i Damian Strzelczyk. Tutlo to nowoczesna platforma językowa do nauki angielskiego online. Jesteśmy szkołą językową, w której zajęcia odbywają się z lektorem na żywo, przez internet, bez konieczności umawiania się. Zwyczajne fundusze inwestycyjne, które inwestują w startupy na
wczesnym etapie rozwoju. No i niestety w większości nie były zainteresowane współpracą z nami. Mieliśmy ogromne wyzwanie związane z tak zwanym problemem kury jajka. Czasami było za dużo lektorów, za mało uczniów, ale też były momenty, że było za dużo uczniów, a za mało lektorów i też klienci zgłaszali się do nas z reklamacjami. W tym momencie mamy ponad 8 tysięcy kursantów, ponad 300 lektorów. Nazywam się Tomasz Jabłoński. Nazywam się Damian Strzelczyk. Jesteśmy współtwórcami firmy Tutlo. Jesteśmy przedsiębiorcami. O wręczenie dyplomu poproszę Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego. A ode mnie znowu dane, czyli podobno najcenniejszy teraz surowiec w biznesie. Tysiące zadowolonych użytkowników i wiele, coraz więcej firm, które razem z Tutlo inwestują w swoich pracowników. Trzech nominowanych, dwóch wręczających i jedna koperta, w której jest odpowiedź, kto zostanie tym pierwszym wyróżnionym dziś. Panie i panowie, nagrodę w kategorii Nowy Biznes wręczą Bartosz Chojka, prezes zarządu Agory S.A., i Mateusz Pociask, partner zarządzający działem doradztwa podatkowego EY Polska. Zapraszamy panów. Dobry wieczór państwu. Witamy serdecznie. Mamy dzisiaj z Mateuszem ogromną przyjemność i zaszczyt wręczyć nagrodę dla zwycięzcy w kategorii Nowy Biznes. Jak wszyscy wiemy, przedsiębiorcy są twórcami, takimi jak artyści, tylko w innej kategorii. W tej kategorii, w której za chwilę ogłosimy zwycięzcę, mamy szansę poznać twórców najbardziej przyszłościowych, najbardziej perspektywicznych biznesów, o których na pewno jeszcze nie raz państwo usłyszycie albo przeczytacie. Także, choć na pewno nie tylko na łamach Gazety Wyborczej. Proszę państwa, zwycięzcą w kategorii Nowy Biznes jest... Sekundka. Otóż, nagroda została przyznana za eksperyment stworzenia nowatorskiego produktu, który przyczynia się do poprawy jakości usług medycznych. Zwycięzcami są Mateusz Juszczak, Radosław Nowosielski i Mateusz Rulewicz, firma Laparo. Zapraszamy na scenę i gratulujemy. Szanowni Państwo, szanowna Kapituło, musimy przyznać szczerze, nie spodziewaliśmy się tego wyróżnienia, za które jesteśmy ogromnie wdzięczni. Mamy nadzieję, że będzie ono na nas na pewno wielką motywacją i mamy nadzieję, że przyczyni się do tego, że będziemy się dalej jeszcze mogli rozwijać. Ja muszę przyznać, że jesteśmy nieco oszołomieni. To dla nas naprawdę coś. Nie jestem w sumie pewny, czy jesteśmy godni bycia tutaj. Jest to niesamowite wyróżnienie. Natomiast jestem pewny, że to wszystko wydarzyło się dzięki świetnym ludziom, którym z tego miejsca bardzo dziękuję. Ja z kolei z tego miejsca chciałbym podziękować osobom spoza Laparo. Tak naprawdę mówię tutaj w szczególności o chirurgach, którzy przyczynili się w wielkim stopniu do tego, gdzie teraz jesteśmy, gdyż dzielili się z nami swoją profesjonalną wiedzą. Zwykle robili to po prostu bezinteresownie, co było dla nas wielkim zaskoczeniem, gdyż korzystając z ich cennego czasu mogliśmy uczyć się od nich, rozwijać nasze produkty i tym sposobem trafiliśmy tutaj właśnie w to miejsce. Tak tego dziękuję serdecznie. Gratulujemy. Zwycięzcy w kategorii Nowy Biznes, firma Laparo. Wielkie brawa.